Drodzy Państwo, teraz ten moment, który myślę, że większość z nas czekało. Chciałbym Państwa zaprosić do debaty. Debaty, na którą pragnę zaprosić i jednocześnie przedstawić naszych ekspertów, którzy reprezentują świat nauki, edukacji i praktyki branżowej. Zapraszam bardzo serdecznie panią dr inżynier Marzenę Styczyńską, kierownik Katedry Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Panią dr inżynier Danutę Figurską-Ciura, profesor uczelni w Katedrze Żywienia Człowieka Wydziału Biotechnologii i Nauki o Żywieniu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Panią Krystynę Bajger, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu. Zapraszam Krzysztofa Wierzbę, ekspert kulinarny, kucharz, szef, mistrz kuchni, wiceprezes Stowarzyszenia Polska Akademia Sztuki Kulinarnej. Zapraszam Krzysztofa Gawlika, pracodawcę, eksperta kulinarnego, szefa kuchni, dotowanego executive szefa na Nowy Jork University of Technology. I zapraszam Grzegorza Górnika, eksperta w dziedzinie kelnerstwa, praktyk, edukator, mentor, aktywnie zaangażowany w rozwój kelnerstwa w Polsce. Dzień dobry Tobie. Dzień dobry. Mam nadzieję, że te pytania będą przyjemne. Nie ma proste pytania dzisiaj. Naszych naukowców, drogie panie. Gastronomia to nie tylko smak, zapach, niesamowite doświadczenia kulinarne, to także dziedzina, która niezwykle szybko i dynamicznie się rozwija. Ja bym chciał się zapytać o ten zrównoważony rozwój gastronomii. Jak zwiększona świadomość ekologiczna i zdrowotna naszych gości, konsumentów wpływa na te trendy kulinarne, które się tworzą? Witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie do tej debaty na wstępie. Czy gastronomia zależy od, rozwój gastronomii zależy od mody, od trendów, czy zależy od tego, co się dzieje w życiu społecznym, politycznym? Proszę Państwa, historycznie rzecz biorąc, najlepsi kucharze zawsze towarzyszyli możnym tego świata i wpływali mocno na to, jak się rozwijały stosunki międzyludzkie. No, wymienić tu należy chociażby Augusta Karima, prawda? Szef się ze mną zgodzi. Którzy to ludzie dbali o to, żeby podejmowane były właściwe decyzje, żeby we właściwą stronę podążała polityka. No dzisiaj, proszę Państwa, mamy globalną wioskę. Wszyscy możemy się z wszystkimi komunikować bardzo szybko, więc te trendy rozpełzają się, można powiedzieć, szybciutko po świecie. No i oczywiście zaglądają wszędzie, również do garnka. To znaczy, nie ma nowoczesnej gastronomii bez śledzenia trendów, bez śledzenia tego, co się dzieje w przemyśle, tego, co się dzieje w naszych głowach, tego, jak dzisiaj myślimy o pracy, chociażby o tej harmonii pracy z życiem codziennym, osobistym, bo młodzież nie chce dzisiaj pracować tak, jak pracowaliśmy my, czy jeszcze pokolenia, które nas poprzedzały ciężko i długo, tylko chce balansować swoje życie rodzinne z życiem zawodowym. No i powiecie Państwo, dobrze, tak, utrzymują ich rodzice, mieszkają z rodzicami, mogą sobie na to pozwolić. To nie do końca tak jest. Oni, odbijając się z naszych pleców, chcą żyć trochę lepiej niż my. To jest prawo każdego następnego pokolenia. Tak samo jak prawem jest to, że my nie spłacamy długów naszym rodzicom, tylko spłacamy długi naszym dzieciom, tak? Czyli przekazujemy coś, co możemy, coś najlepszego swoim dzieciom. Nie ma gastronomii bez trendów, a zrównoważony rozwój, no jeśli chcemy żyć na tej planecie, to musimy o to zadbać. Musimy zadbać o to, żeby zostawić jakieś zasoby dla naszych następców. Musimy zadbać o to, żeby te zasoby racjonalnie wykorzystywać i mądra, nowoczesna gastronomia z pewnością temu służy. Z pewnością oszczędza energię, zresztą było to powiedziane to dzisiaj, wymyśla coraz to nowe rozwiązania techniczne, technologiczne, wymyśla coraz to nowe rozwiązania organizacyjne po to, żeby ta praca właśnie sprzyjała równowadze
a właściwie harmonii, bo coraz częściej odchodzimy od tego stwierdzenia równowaga na korzyść harmonii, żeby nasze życie było harmonijne i zgodne właśnie z tym, żeby oszczędzać zasoby. Nie będę już gadać, pomogę tak ze 3 godziny na temat zrównoważonego rozwoju. Bardzo dziękuję, to zapytam może panią drugą doktor o wyniki badań. Czy one mają jakiś wpływ na to, co jemy, bo mamy kuchnię wegańską, wegetariańską. Mamy ten fake meat, o którym tutaj pani Sylwia wcześniej mówiła. Czy to jest przyszłość gastronomii? Przyszłością gastronomii tak naprawdę jest każdy klient, każda osoba, która przychodzi, każdy konsument, który ma do czynienia z tą gastronomią. I tak naprawdę te mody kreowane są przez wiele osób, są to mody kreowane również przez media, które nas otaczają z każdej strony, ale tak naprawdę każdy z nas dokonuje tych codziennych wyborów. Oczywiście podążamy w stronę mód takich właśnie jak moda na wege, moda na zero waste, moda na jakieś całkowicie zupełnie nowe trendy, które też nie zawsze nam odpowiadają, ale właśnie są w świecie modne. Bardzo często te nasze wybory żywieniowe warunkowane są również naszymi stanem zdrowia i pewną odpowiedzią też, tak, oferty kulinarnej, oferty gastronomicznej, oferty lokali. Panowie tutaj w trakcie debat, które mieliśmy przyjemność prowadzić, w których Państwo uczestniczyli również, debat online'owych, wiele razy poruszany był ten temat, że to tak naprawdę konsument, ten nasz gość, który przychodzi do restauracji, również kreuje menu, które w tej restauracji podajemy, właśnie przez swoje chociażby wybory dietetyczne, wybory żywieniowe, ale i wyniki badań, jak mi tutaj pani koleżanka podpowiada. Są prowadzone wieloletnie badania na temat tego, w jaki sposób ta dieta wpływa na nasze samopoczucie, na nasz taki, nie lubię tego słowa, ale to jest dobre słowo, na nasz dobrostan, tak, który pozwala nam kształtować też jak gdyby swoje, nie tylko takie samopoczucie fizyczne, ale również psychiczne, bo pierwszą rzeczą, którą Państwo robią wchodząc gdziekolwiek do restauracji, patrząc na stół czy gdzieś, jemy zawsze oczami. Jedzenie oczami przekłada się na nasze pozostałe zmysły również i na to, jak postrzegamy tą żywność od strony właśnie naszej głowy, tak, naszą psychologiczną. Więc też te mody często z tym są związane. Natomiast jak najbardziej wprowadzanie nowych trendów, trendów takich świadomych i tutaj wydaje mi się bardzo dużą rolą jest też właśnie kształtowanie takich postaw żywieniowych, dietetycznych, takich znajomości też różnego rodzaju, tak, otwartości też całego grona kucharskiego, bym powiedziała, kelnerskiego i innych zawodów tych branżowych właśnie na sprawy związane ze zdrowym, prawidłowym żywieniem jest jak najbardziej pożądane. Bardzo dziękuję. Teraz pytanie do naszych ekspertów kulinarnych. Jest ich dwóch tutaj. Krzysztof, już wziąłeś, a nie zaś pytania jeszcze. Prowadzenie restauracji to, tak jak mam wielu znajomych i też obsługuję jakoś tam biznesowo firmy, które prowadzą ten biznes, jest to jeden z najtrudniejszych, to wszyscy mówią, bo prowadzą przeróżne biznesy, czy to deweloperka, czy to, nie wiem, ktoś jest florystką, czy ktoś jest księgową. Wszyscy ludzie otwierają ten biznes. Przez pryzmat tego, że idą do restauracji, wydaje mi się, to jest takie proste. Ja potrafię gotować, to otworzę restaurację. No nic bardziej płynnego. Jakby wiemy, że restauracje często oscylują na zysku na poziomie 3, 5, 10%, jeżeli chodzi o wykres kołowy. Chciałbym zapytać się, wejść w temat food costu i tej lokalności. Ja pamiętam kiedyś, dawno temu prowadziłem restaurację na powierzchni w Warszawie. To dzięki tej lokalności właśnie udało nam się zdobyć tytuł knajpy roku według Gazety Wyborczej. I tam stawialiśmy na tych niszowych producentów. Na to, że ja wiedziałem dokładnie skąd przychodzi do mnie kaczka. Wiedziałem jaka jest jagnięcina. My robiliśmy swoje półtłuszcze, gdzieś tam sezonowaliśmy mięso. I to nam gdzieś tam pozwalało uzyskać te drobne oszczędności w tym zakresie kołowym, co jest niezwykle ważne, żeby ten zysk gdzieś tam wypracować. A wiemy, że to jest ten kawałek tortu, który najczęściej się rozjeżdża w biznesach. Co ty, Krzysztofie, myślisz na ten temat, na tej lokalności produktów? Czy tutaj powinniśmy szukać tych oszczędności i właśnie bazować na tym? Dzień dobry Państwu. My akurat tutaj, proszę Państwa, w Małopolsce mamy to szczęście, że ponad 30 produktów certyfikowanych wytwarza się właśnie w Małopolsce. Także to, o czym wspomniałeś. Więc
uczestniczył przez wiele lat w małopolskim takim konkursie. Niejednokrotnie miałem to szczęście zapoznać się z tymi produktami. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkty regionalne, tutaj w trakcie pytania padła kwestia food costu. W momencie, kiedy mamy produkt, który jest wytwarzany regionalnie, automatycznie koszt może nie jest niższy tego produktu, bo to są bardzo często niszowe produkty, aczkolwiek dostępność, nawet transport, możliwość dotarcia jest dużo tańsza, więc automatycznie nam wpływa to na food cost, czyli koszty jakby pozyskania tego produktu, co jest bardzo istotne i przekłada się później na tą cenę końcową dla naszych gości. Jeżeli chodzi o sam aspekt jakby funkcjonowania takiego obiektu, to bardzo często zdarza się, że jak ludzie podróżują po świecie, to coraz częściej jeżdżą w takie miejsca, gdzie chcą zjeść w Grecji coś greckiego, we Włoszech włoskiego i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ta turystyka kulinarna staje się coraz bardziej popularna, prawda? I to też nasza Polska. Kiedy jedziemy nad morze, no trudno nie zjeść ryby, prawda? Nawet tej zwykłej smażalni takiej na plaży czy gdzieś chcemy zjeść tą rybę. Również tutaj, jadąc w góry, jemy serki, oscypki, jagnicinę. W związku z tym, tak jak powiedziałem, ta turystyka kulinarna coraz bardziej się rozwija. I ta świadomość społeczeństwa, które podróżuje po świecie, podróżuje po kraju, jest coraz większa. Coraz więcej ludzi ma tą pełną świadomość produktową i jakościową, którą serwują obiekty gastronomiczne. W związku z tym uważam, jestem przekonany, że ten kierunek jest jak najbardziej dobry. Z drugiej strony, patrząc biznesowo, w momencie, kiedy my wspieramy tą naszą regionalną produkcję, automatycznie też wspieramy budżet naszego miasta, wsi czy województwa, więc automatycznie też tak ograniczamy śladowy, jak pani profesor mi podpowiada tutaj. Więc automatycznie to wszystko jest jakby jedną wielką napędzającą się machiną, która działa pozytywnie dla całej branży gastronomicznej. Bardzo dziękuję. Teraz pytanie do Piotra Krzysztofa. Coraz częściej wizyta gościa w restauracji rozpoczyna się od słów nie jem mięsa, jednocześnie nie toleruję glutenu. Najlepiej jeszcze, żeby tam nie było nic związane z laktozą. Jestem uczulony na orzech i co mi kolego, koleżanko, kelnerze, kelnerko proponuje, się często wpada artykuł, oczywiście odpływa odpowiedź inną restaurację. Albo wolne, tak. Jest ryzyko. To pan poleca zmianę lokalu. Tak, co mogę zamówić i tak słuchać. Ale słuchajcie, tak całkiem serio, to spotkałem się ostatnio w Trójmieście z pierwszą kuchnią włoską, która jest bezglutenowa. I to jest fajny trend, który gdzieś wchodzi, tak, do Trójmiasta. Pytałem się, ile czasu trwa proces wdrażania jednego dania u was? 3 miesiące. Zanim są pewni, że to jest wszystko gra, nie? Natomiast oczywiście to jest ogromne ryzyko też serwować coś dla osób chorych na celiaki. Krzysztof, pytanie. Chciałem zapytać się o to, jak ty uważasz, w którym kierunku będziemy iść, jeżeli chodzi o goście? Czy bardziej pójdziemy w kierunku takim, że chcemy jeść szybko i tanio? Czy też będziemy szukać bardziej wykwintnych dań z różnych stron świata? Jakie są oczekiwania? Czy to różnie bywa, jeżeli chodzi o naszych gości? Naprawdę wygląda to bardzo różnie. Natomiast na pewno coraz więcej ludzi szuka właśnie produktów regionalnych, zdrowych, wysokiej jakości, zarówno i wege, jak i mięsnych, rybnych, więc myślę, że w tym kierunku będzie to dalej podążało. Po prostu no, będziemy używać coraz lepszych produktów, nie mówię, że tańszych, tak? Bo to są też koszta, ale goście, którzy są świadomi właśnie, przychodzą do restauracji, żeby zjeść coś dobrego, zdrowego, regionalnego najczęściej, a nie chodzą w tym momencie do fast foodów sieciowych, prawda? No, jest to całkiem coś innego.
Ja też takie doświadczenie, że trochę to jest moda, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, na te dania, że nie jemy mięsa. Ja często widzę, że jak poleci pół butelki 0,7, to ta moda się zmienia bardzo szybko i nagle te dalej wychodzi. Ale wegetarianie mięso zaczynają jeść tak. Alergie ustępują. Alergie ustępują. Grzegorz, pytanie do ciebie. Bo zajmujesz się zawodowo od wielu, wielu lat, jeżeli chodzi o szkolenie kelnerów. Ja mam takie różne doświadczenia w tym zakresie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale pamiętam, że tak z 10 lat temu to kelner przychodził do menadżera po to, żeby go poprosić, żeby pracować po 290-300 godzin, bo gdzieś tam mieli jakieś swoje cele, marzenia i mocno realizowali. Ja pamiętam taką Marzenkę ze swojego podwórka i mówię: dobrze, Marzenko, nie ma sprawy, ale mam trzy warunki. Uśmiech na twarzy, zero błędów i zero narzekania. No mówię: dobra, lecę. No i pamiętam taki jeden serwis, mieliśmy ministra na sali, serwis fajny, synchroniczny, 8 gości przy stole. No i Marzenka serwowała oczywiście kaczkę i jedna kaczka fajnie została wyserwowana przed gościem, a druga, którą trzymała na kolejny, gorzej, zrobiła taki clean między plecy ministra a krzesło. I tak, słuchajcie, szybko wyciągnęła tą kaczkę. Minister się nie do końca zorientował, ale oczywiście musi się zaradzić. Na szczęście zawsze drugi garnitur gdzieś tam w samochodzie czeka. I wtedy mówię: Marzenko, nie 290, a 270. Bardzo proszę, godzin. A z drugiej strony, ja teraz niedawno szkolenie i widzę, że ta młodzież nie do końca traktuje tego zawodu jako zawód. Jest to coś, co jest takie przypadkowe, coś, co jest chwilowe. Jak pytam się 30 osób na sali, kto z was wiąże z tym swoją przyszłość, to podnosi się jedna ręka. Jak się pytam, ile godzin pracujecie w ciągu miesiąca, to mówią 140, 150. Ja nawet widzę taką tendencję, że niektórzy pracodawcy zaczynają robić zmiany na pół dnia. Jeżeli gdzie staw się zmienia, nie jest dniówka po 14 godzin, tylko jest, wiecie, po 9 godzin. Jest normalnie. I teraz jak tym wszystkim się odnaleźć? Jak podejść do tego młodego człowieka? Bo uważam, że to jest ogromna trudność, która stoi przed tobą, bo raz trzeba ich zainteresować tym zawodem, bo wiemy, że ten zawód może oscylować w bardzo fajnym, ciekawym kierunku i gdzieś można być, tak jak widzimy za granicą, przecież kelnerów już mają po 60-70 lat, czy mamy kelnerów w Pałacu Prezydenckim, którzy obsługują prezydentów od 30-40 lat, nadal ci sami. Jakie zadania i w ogóle jakie rola jest teraz przed nami, jeżeli chodzi o kelnerów w tym zawodzie? Tak jak się spodziewałem, trudne pytanie. I co najmniej, żeby udzielić odpowiedź, to około godziny bym pewnie potrzebował, żeby tak ogólnie opowiedzieć o tym. Ale tak, po pierwsze, to ja się bardzo cieszę, patrząc tutaj na temat naszego projektu Gastronomia i kelnerstwo. No to w zasadzie do tej pory nikt głośno nie mówi o kelnerstwie, tylko mówiło się o gastronomii. Ja wiadomo, że w gastronomii było kelnerstwo, albo nie wiadomo, ale było. Natomiast teraz już widać, że jest, tak? Więc to mi się bardzo podoba i za to dziękuję pomysłodawcom, którzy tak nazwę tą wykreowali. Powiem tak, ja uważam, że zawód kelnera ma przyszłość przede wszystkim dzięki Czerniawsze właśnie. Ja zawsze tłumaczę, bo ja uważam, że jednak mimo wszystko, ja uważam, że zawód kelnera to jednak zawód dla młodych ludzi. Tu nie można się nie napracować, tak się nie da. Fajnie by było mało pracować, a dużo zarabiać. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale tak się w zasadzie w gastronomii nie da. Trzeba się napracować, żeby gość rzeczywiście był zadowolony. Ja często powtarzam, że dzisiaj taki młody człowiek, w pewnym sensie na przykład piekarz, piecze bułki, chleb, jutro pracuje w piekarni, pojutrze jest właścicielem tej piekarni, finalnie może nawet biznesmenem. Tak samo jest z kelnerem. Mi się też kiedyś wydawało, że ja będę pracował całe życie jako kelner, ale on powiedział mi: nie, no way. Przychodzi czas, kiedy jesteś najlepszy, awansujesz, idziesz do góry i to jest taka naturalna naturalność, więc może bym to tak powiedział. Oczywiście ja doceniam kelnerów, którzy pracują po 50. Ja jestem po 50 i muszę Państwu powiedzieć, że bardzo chętnie wyjdę na salę na 2 godziny. Poobsługuję gości. Daje mi to dużo satysfakcji, ale trzeba też dużo siły. Tak? A więc wiem, że po 50 można być kelnerem, ale tylko powiedzmy sobie na krótki wymiar czasowy. Tą ciężką pracę dzienną i nocną
musi wykonać ktoś, kto ma i siłę, i ma umiejętności, tak? Więc oczywiście, że młodzież dzisiaj nie chce pracować tak długo jak kiedyś. Ja pamiętam, ty mówisz, Pawciu, o tym okresie, kiedy ktoś chciał długo pracować. Ja pamiętam, w 90-tych latach chciałem długo pracować i tej pracy nawet nie było. Ja jej nie mogłem znaleźć. Ja chciałem po godzinach jeszcze pracować. Przerobiłem 200 godzin w restauracji. Chciałem jeszcze pracować, wiadomo, zapewnić lepiej byt mojej rodzinie. Okazało się, że zapewnienie lepszego bytu, najprostsza droga do zapewnienia tego bytu, to po prostu inwestowanie w siebie. Swoje umiejętności, potem naturalny awans. No i to takie może trochę dziwne, bo ja też pamiętam, jak byłem kiedyś młody i mój pierwszy szef do mnie mówi: a ty to tak chcesz wszystko szybko. Mówi, popracujesz tyle co ja, to do czegoś dojdziesz. A ja tak sobie myślałem, o Jezu, ja to nie chcę tyle pracować. Ja chcę już, nie? No i dzisiaj oczywiście młodzież chce już, ale pracuję z młodzieżą też, proszę Państwa, więc mam takie hasło, nawet sobie myślałem, żeby się wspierać. Że jestem, że nawet młodzi ludzie mogą do mnie mówić, o, jaki stary dziadek przyszedł. W zasadzie jestem dziadkiem, to się nie obrażę. I myślę sobie, dobra, nie, oni może sobie myślą, że jestem starym dziadkiem, ale nie mogę być staroświeckim. Starym dziadkiem mogę być, ale staroświecki nie. I od 3 lat uczę się chyba najwięcej czasu na naukę spędzam niż kiedykolwiek w życiu, muszę Państwu powiedzieć. Nauczyłem się tak mniej więcej średnio informatyki, grafiki, działam w social mediach. Ja ci przerwę, proszę Państwa, jak Grzegorz zrobi rolkę na Instagramie, to lecą lajki. Staram się, dziękuję Ci, staram się. Tak, nauczyłem się, proszę Państwa, ale dlaczego? Bo tylko wiedza gwarantuje nam i umiejętności, oczywiście kompetencje, gwarantuje nam jakąś przyszłość. Nie wiem jaką, bo my planujemy jedno, a życie planuje drugie, proszę Państwa. Mnie otaczają tak dziwne rzeczy, że ja czasami nie wiem, co może się wydarzyć za rok czasu, tak? Ale wiem, że jeśli zainwestuję w swoje umiejętności i kompetencje, oczywiście cały czas te nowoczesne, ja uwielbiam nowoczesne technologie, panie Państwu. Nowoczesność jest po prostu fantastyczna, tylko pod jednym warunkiem. Jeśli naszym przykładem będzie komórka nawet, no to, bo moja komórka, gdyby miała mówić, to by powiedziała Państwu o mnie najgorsze rzeczy. Ona mnie nie lubi. Ona mnie nie lubi po prostu, bo ja ją wykorzystuję w 99%, a nie ona mnie wykorzystuje. No i teraz, jeśli tak będziemy szli w tym kierunku, że nowoczesność będziemy wykorzystywać dla nas, finalnie potem dla naszych gości, no to ja będę spokojny o to i niech tak będzie. Niech młodzi ludzie pracują jako kelnerzy, potem awansują, spełniają swoje marzenia, no i niech ta przyszłość, że tak powiem, wygląda optymistycznie, tak? A więc myślę, że tak formalnie to dojdzie pewnie do jakiegoś takiego podziału, gdzie tak jak do tej pory było, gdzie tych dobrych kelnerów prawdopodobnie będzie jeszcze mniej. Tak samo w pewnym sensie, jak i dobrych restauracji. Choć nie jest tak, fantazjuję i tak sobie myślę, że przychodzę do restauracji, siadam do stolika, podchodzi do mnie kelner i mówi do mnie tak, a chciałbym panu zaproponować zieloną, żółtą albo czerwoną tabletkę. I co wy na to panowie? No mieliśmy kiedyś taki film, komedię Skrzydełko czy Nóżka, prawda? I tam było coś takiego, że wkładało się kapsułkę, naciskało rysunek kurczaka, wyskakiwał kurczak. No ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Dobrze, że nie było niebieskiej tabletki. Wieczorami. Dobrze, teraz przejdę do pani dyrektor, bo na prezentacji pani Sylwia pokazywała wiele trendów, które PCU tutaj przywituje i które chce wykorzystać w swoim programie. Ja bym chciał się zapytać, czy te trendy i te prognozy są jakby uwzględnione, jeżeli chodzi o program, o kształcenie. Chciałem zapytać się również, jeżeli chodzi o nauczycieli zawodu gastronomicznego, czy oni są otwarci na rozwijanie swoich umiejętności, no bo jednak tych trendów jest multum, bardzo dużo, a młodzież jest niezwykle chłonna tych nowinek. Szanowni Państwo, ja akurat reprezentuję placówkę, w której kształcimy młodzież w zawodzie. Są to młodzież z niepełnosprawnością, różnorodną niepełnosprawnością. Stąd też, tak jak Pan zapytał, mówimy o trendach. Mówimy o trendach, o wymaganiach z podstawy z jednej strony programowej, tych nurtach, które się teraz przejawiają i do tego wszystkiego mamy jeszcze nauczycieli zawodu, tak? Więc u nas to wyzwanie jest, można powiedzieć, dużo większe. Dlaczego? Dlatego, że mamy też
to wyzwanie z przygotowaniem osób z niepełnosprawnością w jak najlepszy sposób do wypuszczenia na rynek pracy, tak? Więc też jako placówka musimy być na to przygotowani i śledząc te trendy, wdrażać je, realizując podstawę programową, tak? No bo wiadomo, że ta podstawa programowa z jednej strony wyznacza dany kierunek, przygotowujemy w zakresie wiedzy tej teoretycznej i praktycznej naszych uczniów, ale i też pokazujemy ten innowacyjny sposób przekazania im tej wiedzy, więc musimy wdrażać systematycznie te innowacyjne metody i trendy. Chociaż nie ukrywam, że nie bez powodu jest nasza współpraca z Branżowym Centrum Umiejętności, po to, żeby te umiejętności moich nauczycieli były jeszcze lepsze, by przekładało się to na pracę z naszymi uczniami i na dostarczenie im tej wiedzy, która jest niezbędna w start w to dorosłe, zawodowe życie. Ja muszę powiedzieć, że jako placówka ta nasza otwartość jest już taka długofalowa. Dlaczego? Dlatego, że jako placówka nigdy nie baliśmy się wyzwań współczesnego świata. Zmierzamy, myślę, dość dobrze i na dobrym poziomie z zapewnieniem bazy dla uczniów, bazy edukacyjnej dla naszych uczniów. Stąd też dobrze wyposażone pracownie gastronomiczne na terenie naszej placówki, ale i też wszystkie takie rozwiązania innowacyjne z wykorzystaniem środków technologii cyfrowej. I muszę też powiedzieć, że jako placówka, no jesteśmy jedną z placówek wiodących w realizacji projektów Erasmus+ i praktyk zawodowych uczniów za granicą, więc poznajemy trendy zarówno krajowe, ale i też zagraniczne, bo wiemy doskonale, że w restauracjach czy w naszej gastronomii pojawia się również kuchnia europejska i nasi uczniowie ją doskonale poznają. Bardzo dziękujemy. Pozwolę sobie powrócić do ekspertów kulinarnych. Panowie Krzysztofy, mam takie pytanie, bo nie ma ludzi do pracy, mówmy się. Jeżeli chodzi o gastronomię, to jest tragedia w tym momencie, jeżeli chodzi o ten rynek. Jak rozmawiam z kolegami szefami, to po prostu jest tyle złotych miejsc, że nie wiem, czy tyle ludzi się urodziło, żeby zasilić te wszystkie potrzeby. No i idziemy w kierunku automatyzacji. Coraz częściej. Tak, widzimy tą automatyzację, cyfryzację. Chciałbym zapytać się, jeżeli chodzi o te roboty na kuchni. Czy w jakim zakresie uważacie, że jest w tym momencie obecna produkcja potraw, jeżeli chodzi o tę automatyzację i jak można sobie z tym poradzić, żeby się odnaleźć w tych dzisiejszych trudnych czasach? Pawle, jeżeli chodzi o robotę na kuchni, roboty na kuchni jeszcze nie miałem. Także robota zawsze była. Także to się nigdy nie kończy. Never ending story. My robiliśmy taką konferencję tutaj wspólnie z panią profesorkami, uczestniczyliśmy i rozmawialiśmy tam odnośnie robotyki i automatyzacji. Tutaj bardzo mocno było wtedy wyjaśnione, na czym polegają te różnice. Więc jeżeli chodzi o robotykę faktycznie w gastronomii, może w przemyśle gastronomicznym takim, to robotyka owszem, może być wdrożona do produkcji jakiejś masowej. Natomiast jeżeli chodzi o taką typową kuchnię restauracyjną, hotelową czy cateringową, to tutaj możemy mówić o automatyzacji tylko, tak? Czyli generalnie o urządzeniach, które wspomagają, wspierają proces produkcji, ułatwiają poprzez cyfryzację, automatyzację różnego rodzaju sprzętów, urządzeń, które nadzorują, wspomagają kontrolę w czasie obróbki, w czasie pracy, czy nawet krojenia, czy różnego rodzaju maszyny, które jakby wspierają w ten sposób. I tylko i wyłącznie uważam w ten sposób ta automatyzacja, czy mówiąc kolokwialnie, jakaś tam robotyka może być postrzegana i będzie wykorzystywana w najbliższych latach w ogóle w gastronomii. Dziękuję bardzo. Krzysztof, pytanie do Ciebie. A jakie umiejętności powinny posiadać osoby, które będą pracować na kuchni i które będą współpracować z tymi robotami? Czy te roboty pomagają, przeszkadzają? Oczywiście wszystkie urządzenia, które są wynajdowane co chwilę nowe, one mają nam uprościć pracę i ulepszyć też tą pracę. Więc no, kucharz musi też odrobinę znać się na elektronice, ale też również na przepisach, bo jednak
możemy coś zrobić bez wykorzystania takiego urządzenia, ale to urządzenie daje nam po prostu dużą oszczędność czasu, pewność, jakość, więc no, automatyka jak najbardziej tak, natomiast no, nie wyobrażam sobie, że będzie na kuchni zamiast szefa kuchni stał robot i sterował. Tak? Wiadomo, że wszystko to, co obrabiamy, próbujemy, każda przyprawa, mimo to, że weźmy na przykład pieprz, nie każdy pieprz jest taki sam ostry, tak? Tutaj automat tego nie wyczuje, będzie sypał dozowo po prostu zaprogramowaną ilość. My próbujemy i tym właśnie niwelujemy te różnice smakowe. Ja uważam, że generalnie, tak jak Krzysztof tutaj wspomniał, te maszyny pracują dla nas, aczkolwiek ja zawsze uczniom powtarzam, bardzo ważne, że myśl, bo to nie boli. Myślenie nie boli, także trzeba myśleć, żeby te maszyny mogły dla nas odpowiednio działać i pracować, to po prostu my musimy je nadzorować. Póki co. Przy elektrowni Powiśle w Warszawie jest pewien sklep, w którym jest automat w 100% autonomiczny, jeżeli chodzi o robienie hot dogów. I nawet można sobie wybrać tam sosy, czy na pół taki albo taki. Ja tak czasami chodzę, obserwuję sobie, jak działa i tak też raz na jakiś czas upuścić jakąś paróweczkę albo bułkę, tak myślę sobie, no na szczęście to jeszcze nie jest ten moment, kiedy to w 100% chodzi, ale faktycznie to się dzieje. To może działać, ja nie mówię, że tak nie jest, ale to mamy w ograniczonym właśnie tutaj jakby w ograniczonych możliwościach, czyli tak jak mówisz, zmiesza gotowe produkty, wymiesza coś, bo to się dzieje, prawda, bo w zakładach przemysłowych, tak jak wspomniałem wcześniej, to nawet bardziej ta automatyka i robotyka jest rozwinięta, prawda? Roboty odpowiednio dozują produkty, dodatki, ciasta i tak dalej. Później to idzie dalej w maszyny, nadzorują to systemy kontroli wagi, jakości, stopnia wypieczenia. Więc to się dzieje. To nie jest tak, że to jest przyszłość, bo w tej chwili to jest rzecz, która się odbywa. A proszę Państwa, procesory i sensory są coraz lepsze, więc to jest na pewno pieśń przyszłości. Możemy się oszukiwać, że te maszyny nie chcą nas zastąpić, ale one chcą nas zastąpić. Ważne jest chyba to, żebyśmy nie pozwolili się zastąpić tak do końca, bo maszyna to tylko maszyna, maszyna to narzędzie. Tak samo jak sztuczna inteligencja, którą się teraz wszyscy zachwycamy, te wszystkie aplikacje, które za nas napiszą w stylu Szekspira czy kogoś tam jeszcze. No świetne narzędzia, tylko cały czas one potrzebują nadzoru, tak? Potrzebują czegoś, czego jeszcze na szczęście chyba nie stworzyliśmy, czyli mózgu ludzkiego. Czegoś, co no jest niedoścignione ciągle dla tych procesorów i mam nadzieję, że jeszcze przez jakieś paręset lat będzie, żebyśmy mogli rządzić tymi maszynami, a nie one nami. Chciałam się zgodzić z szefami, że no nic nie zastąpi tego smaku, tak? Jak to mówią Francuzi, gdzie trzeba czuć kuchnię w koniuszkach palców. Te sensory jeszcze nie są takie dobre. A problem w gastronomii, tak chcę tutaj troszkę dorzucić, bo też kształcimy praktyków i też kształcimy na uniwersytecie w systemie dualnym. I ja od 30 lat, kiedy byłam młodym, nieobieżonym asystentem, zawsze pukałam do drzwi szefów kuchni, moich kolegów, bo nie wyobrażam sobie, żeby nie było tego komponentu praktycznego w kształceniu w takich zawodach jak gastronomia czy kelnerstwo. I tutaj jeszcze też ukłon w stronę kelnerów. Tak, dobrzy kelnerzy to jest zawód przyszłości. Wspomagani przez te wózeczki, które jeżdżą i tam mrugają. Maskotkę. Tak. Zanim poniesie za nim tacę albo coś ciężkiego, zbierze brudne naczynia, ale rozmowa, kontakt z drugim człowiekiem, no nie ma na razie takich robotów, które by to zastąpiły. No właśnie, Grzegorz. Robot, kelner w restauracji, bardziej pomocnik na tą chwilę, czy to może pójść w tym kierunku rzeczywiście tego kelnera zastąpić, czy to bardziej maskotka, na której koty jeżdżą w kocich kawiarniach, czy już coś więcej w tym temacie się dzieje? No, oczywiście to moja prywatna opinia będzie, jaką powiem, natomiast ja uważam, że jesteśmy świadkami i tego, że roboty wchodzą w rzeczywistość, czy nam się to podoba, czy nie, to tak będzie. I ja nawet bym powiedział, że jesteśmy świadkami takiej rewolucji. To będzie rewolucja, tak jak była rewolucja przemysłowa, tak teraz będzie rewolucja robotów. No i powiem tak, no, ja uważam, że jeśli czym bardziej sobie uświadomimy, z czym mamy do czynienia, tym lepiej dla nas. Bo gdybyśmy teraz chcieli tak jakby pofantazjować, ale
Nie chodzi mi o fantastykę, tylko powiedzmy sobie o wyobraźnię. To ja jestem przekonany, że za 5 lat, wchodząc na restaurację, te roboty po prostu będą. Dożyjemy takich dni, gdzie te roboty będą po prostu wszędzie, nie tylko na restauracji. Jestem przekonany, że za 5 lat będziecie Państwo się zastanawiać, czy sobie do domu nie kupić robota. Bo powiem Państwu, że na dzisiaj cena tego robota jest w sumie dość wysoka, ale ja osobiście skontaktowałem się z firmą, która produkuje w Chinach te roboty i muszę Państwu powiedzieć, że około 4-krotnie niższa ta cena jest w Chinach. Więc one nie są już takie drogie, jakie są drogie na naszym rynku. A więc ceny będą spadały jak ceny elektrycznych samochodów chińskich i będzie tego po prostu bardzo dużo. Teraz jest pytanie, w jakim procencie? No, zastanawiałem się, w jakim procencie. No, wydaje mi się, że wszystko będzie zależało od tego, ile my będziemy pracować. Jeśli będziemy pracować tak jak dalej, średnio 5 dni w tygodniu, no to wtedy nam trzeba szybko, bo liczy się czas. Szybka kuchnia, szybka praca, wszystko na szybko. A więc będzie przez 5 dni w tygodniu królował czy to fast food, czy jakiś uliczny po prostu, uliczna gastronomia. A jeśli 2 dni będziemy mieli dalej wolne, no to tu mamy przestrzeń do działania. I oczywiście chciałbym, żeby tak było. Ja nawet to widzę, że idę sobie po sali restauracyjnej do stolika, za mną 5 robotów. Już nawet rozmawiałem z firmami w Polsce, z którymi chciałem tak jakby zrobić, no, ale muszę Państwa uspokoić, jeszcze się tak nie da. Jeszcze się tak nie da, tak jak tu Pani Profesor wspominała. Powiem Państwu, co jest główną chyba przyczyną. To, że te roboty jeszcze dalej są po prostu bardzo wadliwe. Szybko się psują. No ja też zakładam oczywiście, że w przyszłości za kilka lat nikt nie będzie robotów naprawiał, tylko albo wymieniał części modułowe, albo w ogóle wymieniał robota na robota. I one będą bardzo tanie, tak? I one będą miały służyć do tego, żeby nam pomagać, a nie nas zastępować. Bo z drugiej strony znów tak, jeśli dopuścilibyśmy do tego, że te roboty na sali restauracyjnej zastąpią kelnerów i nie będzie kelnerów, no to tak naprawdę patrząc globalnie i szeroko na całą gospodarkę, nie będzie też gości, to znaczy roboty będą roboty obsługiwać. Więc my tak jakby myślę, że tego, że to nie pójdzie w tym kierunku. Natomiast do pomocy, tak jak tutaj Paweł wspominał, gdzie rzeczywiście brakuje wielu osób, do pomocy, żeby przywieźć, podać. Bo oczywiście to się wiąże z tym, że ktoś musi zaplanować gdzieś powiedzmy sobie w pamięci tego komputera, którędy on się ma poruszać. To nie jest tak, że sztuczna inteligencja go poprowadzi, bo jeszcze go nie poprowadzi. A więc zastanawiam się, czy ile osób będzie potrzeba do obsługi takiego jednego robota, tak? A więc to jest tylko takie moje myślenie na ten temat, ale jeszcze mówiąc inaczej, uważam, że czym szybciej poznamy te roboty, tym lepiej dla nas, bo będziemy wiedzieli, jak ich wykorzystać. I to o to chodzi właśnie, żebyśmy my wykorzystywali te roboty i mieli z tego korzyść. Jeśli tak będzie, to myślę, że możemy spokojnie przychodzić dalej i nie martwić się o to, czy Krzysztof nam poda kolonkę czy pigułkę, co? Aczkolwiek to się już dzieje, tak jak Państwo widzą. Ja miałem przyjemność osobiście mieszkać kilka domów dalej obok Stanisława Lema, nawet z jego synem się bawić na jednym podwórku. I zobaczcie, to co on pisał kilkanaście lat temu, to jest rzeczywistość, która się dzieje. Jakby przewidział przyszłość, tak? I to, co w tej chwili się dzieje w robotyce, w tym wszystkim, co z takie tempo, które rozwija to wszystko, więc uważam, że tak jak Grzegorz mówi, to jest kwestia bieżących kilku lat. Tak, no dzisiaj nikogo nie dziwię, ja się pozwolę nie zgodzić, że one nas nie zastępują, będą nas zastępować. Niedawno miałam okazję być na Politechnice Łódzkiej, gdzie na Wydziale Materiałoznawstwa studenci razem ze swoim profesorem projektowali humanoidalną część robota, akurat była to rączka dla dziecka, które straciło rękę w jakimś wypadku, ale ten materiał, którego dotykaliśmy, z którego studenci projektowali tą rękę, to było już coś, co tak bardzo imitowało ludzką skórę, że aż wszystkim nam skóra cierpła, którzy to dotykaliśmy, bo zastanawialiśmy się, czy to już jest, czy to już nie jest jakiś właśnie kawałek skóry ludzkiej właśnie. Dzisiaj już nikogo nie dziwi, że po salonie jeździ rumba,
po oknach chodzą pajączki, które myją za nas te okna. Za chwilę tak będzie w każdej dziedzinie naszego życia. Zresztą każdy z nas rozmawia z telefonem, proszę tak, Państwa. Japończycy mają już roboty towarzyszące, tak? W postaci zwierząt takich, albo też i ludzi, tak? Nawet parę lat temu obiegło w świat wiadomość, że ktoś związek małżeński z taką lalką, robotem, jakiś Japończyk. Mieliśmy w tą stronę, bardzo dobrze. To taka czarna wizja, proszę Państwa. Mam nadzieję, że do gastronomii ona rzeczywiście nie dotrze. Dobrze, chciałbym powiedzieć do Pani Dyrektor jeszcze. Wspominała Pani o tym, że kształci się młodzież z niepełnosprawnością. Chciałam zapytać się, czy tam jest też miejsce na robotykę u Państwa w szkole? Tak, jak najbardziej. Dlaczego nie? My jesteśmy taką placówką jak każda inna, a tym bardziej, że nasza młodzież bardziej w taki sposób obrazowy, praktyczny przyswaja sobie wiedzę i te udogodnienia cywilizacyjne dzisiaj tak naprawdę no, są domeną każdej szkoły. To nie jest tak, że szkoła, która kształci uczniów z niepełnosprawnościami, musi pozostawać z tyłu. Ona absolutnie nie pozostaje. Tak jak podkreśliłam na początku, realizujemy wiele projektów, pozyskujemy środki, gdzie mamy roboty, które funkcjonują w placówce. W związku z tym, że jesteśmy placówką nie tylko kształcenia zawodowego, ale mamy zespół szkół, są też one się pojawiają na każdym etapie edukacyjnym. I te rozwiązania automatyczne, które są na pracowni, wiadomo, że w szkole te zasoby finansowe nie są aż tak wystarczające, żebyśmy mogli iść w taką technologię, o której możemy czasami tylko pomarzyć. Natomiast idziemy z duchem czasu jak najbardziej i szkoła się w tym zakresie bardzo zmienia, nie tylko nasza, więc tutaj nie ma obaw, że nasi uczniowie tego nie sięgą, bo sięgają. Świetnie, bardzo dziękuję. I ostatnie pytanie do Pani Doktor. Chciałem zapytać o współpracę. O współpracę między uczelniami, szkołami branżowymi, pracodawcami. Czy coś takiego u Was następuje? Bo wiadomo, że no, w grupie siła. Jakby, czy ta współpraca jest pomiędzy podmiotami? Jak to wygląda? Bez takiej współpracy tak naprawdę dzisiaj by nas tutaj nie było wszystkich, bo nie udałoby nas się zebrać, ale my, tak samo jak tutaj koleżanka wspomniała wcześniej, robimy to od zawsze, robimy to tak naprawdę na co dzień, pracując na uczelni. Nic tak nie kształtuje naszych programów studiów, zapotrzebowania państwa, pracodawców właśnie jak rozmowy w takich trójkątach wiedzy, tak? Rozmowy pomiędzy nauczycielami zawodów w tych niższych stopniach edukacji, bo to jest bardzo dużo dla nas takie in plus, jeżeli wiemy, co się dzieje w tych szkołach zawodowych, w szkołach tematycznych, wiemy, czego możemy oczekiwać i jakie rzeczy możemy jak gdyby dokształcać i w dalszym ciągu rozwijać, jeśli chodzi o studentów, którzy u nas studiują na kilku różnych kierunkach związanych z gastronomią, bo to nie są tylko takie kierunki jak technologia i organizacja gastronomii, kierunek dualny, praktyczny, ale również żywienie człowieka i dietetyka, czy też technologia żywności, żywienie człowieka. Każdy z tych kierunków związany jest tak naprawdę z kuchnią, z żywieniem i z tym, co trafia ostatecznie też na nasze stoły. Państwa wsparcie, Państwa zapotrzebowanie, wiedza też, to co nam przekazujecie ze strony jak gdyby swojej praktycznej, tak? Daje nam też taką dużą motywację do ciągłych zmian programów studiów, które są prowadzone i też do różnych innych form rozwoju, czyli do prowadzenia właśnie szkoleń dla różnych grup ludności. My, proszę Państwa, oprócz tego, że jesteśmy uniwersytetem, no, zadaniem naszym statutowym jest kształcenie studentów, ale tak naprawdę kształcimy studentów już od przedszkolaka, ponieważ prowadzimy mnóstwo różnych szkoleń, działalności edukacyjnych w różnych grupach, aż do trzeciego wieku dokładnie, więc to są wszyscy, to są też różne grupy zawodowe i staramy się przekazywać też tą wiedzę nie tylko na tematy takie stricte naukowe bardzo, staramy się podchodzić do tego praktycznie, realizując to już dużo warsztatów różnego rodzaju i bardzo, bardzo często w tych warsztatach podpieramy się właśnie praktykami. Bo naszymi przyjaciółmi z przemysłu, przyjaciółmi z gastronomii, z kelnerstwa, to są osoby, które przychodzą bardzo chętnie z nami współpracują. Niezmiernie miło było nam, że otrzymaliśmy również od Państwa zaproszenie do współpracy w tym branżowym centrum umiejętności i to z drugiego końca Polski.
Jest to projekt ogólnokrajowy tak naprawdę, więc też jak gdyby wsparcie w tym zakresie tego zaplecza właśnie kelnerskiego przede wszystkim, tak, bo tego naprawdę brakuje w tym naszym obszarze, to jest naprawdę tak bardzo in plus i jesteśmy Państwu wdzięczni za to, że tutaj jesteśmy dzisiaj i możemy się tymi doświadczeniami też z Wami powymieniać. Ale mam nadzieję, że też tworzenie czegoś, co jest praktyczne, co jest namacalne, co tak naprawdę za moment będzie widać w wiedzy, wykształceniu tych młodych ludzi, którzy pójdą po prostu do konsumenta, do klienta, do gościa, którego mamy po tej drugiej stronie, może gdzieś usłyszą, a bo ja się kształciłem właśnie tu, a były osoby z tego miejsca. I to też zawsze jest taką bardzo, bardzo dużą wartością dla nas, że można tą naszą wiedzę w jakiś sposób też Państwu dalej na Wasz stół, na Wasz talerz przekazać. Ja chciałbym tak troszeczkę odbić piłeczkę w drugą stronę, czyli tutaj działanie i współpraca uczelni z praktykami, z kucharzami, ale też w drugą stronę. Proszę Państwa, zachwycamy się rozwojem cywilizacji, rozwojem robotyki, ale też proszę pamiętać, że niestety cywilizacja też niesie ze sobą te niestety ujemne rzeczy, czyli różnego rodzaju choroby cywilizacyjne, gdzie my też potrzebujemy tutaj wsparcia uczelni nad badaniem różnego rodzaju możliwości przeciwdziałania, ale też przeciwdziałania i leczenia skutków niestety tych chorób cywilizacyjnych. W związku z tym jakby tutaj to wsparcie jest obustronne i współpraca na tym pułapie też jest bardzo ważna. Ja chciałabym jeszcze dodać tutaj, bo tak wsłuchiwałam się w Państwa wypowiedzi, że rozmawiamy o tym, jak innowacyjny staje się świat w tych branżach. Natomiast ja tutaj muszę podkreślić jedną rzecz, która tak naprawdę ma ogromne znaczenie. Dzisiaj sięgamy po najwyższe technologie, a z racji tego, że to moje doświadczenie w pracy z niepełnosprawnościami jest długofalowe, bo już 30 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi, to też obserwuję, że to, co tutaj przed chwilą Pan powiedział, że zmienia się ten świat pod każdym względem. I niestety, bo tak trzeba powiedzieć, niestety wzrost niepełnosprawności jest ogromny. I ja to obserwuję z każdym rokiem, pracując z dziećmi niepełnosprawnymi, obserwują to moi koledzy, którzy też kształcą w zawodach w szkolnictwie branżowym, że z jednej strony pochylamy się nad nowoczesnością, ale również musimy w tej współpracy uwzględnić ten aspekt osób z niepełnosprawnością, których trzeba przygotować na to wejście i dlatego to, co Pani Profesor powiedziała, ta współpraca jest ogromnie ważna, bo na wszystkich płaszczyznach musi być ona poniekąd doskonała, żeby każdy pracownik potencjalny, a wśród nich osoba z niepełnosprawnością znalazła swoje miejsce. Bardzo dziękujemy. Serdecznie dziękujemy naszym ekspertom za tą merytoryczną dawkę wiedzy i za podzielenie się swoimi opiniami. Bardzo Państwu dziękuję. Ogromne brawa. Proszę.